oddajemy Tobie ten czas rozważania Twojego Słowa, Duchu Święty, abyś do nas, prosimy, przemawiał, abyś dawał nam poznanie, abyś pokazywał nam, co masz dla każdego z nas, dla życia każdej z osób tutaj na tym miejscu, bo to, że jesteśmy tutaj, to nie jest przypadek. Ty nam dałeś nowe życie, Ty nas powołałeś do służby w Twoim Królestwie, więc prosimy Cię, błogosław wszystkich słuchających tego przesłania, otwieraj nasze serca, przemieni nasze umysły. Chcemy oddać sobie należną Tobie chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym, żebyśmy tak tytułem takiego krótkiego wstępu, abyśmy dzisiaj podeszli do tego, czym będę się dzielić, z wiarą. I częstokroć ludzie myślą o wierze, mają jakieś takie skojarzenie, że wiara to jest powiązana z intelektem. Otóż wiara nie jest powiązana z intelektem, wiara jest powiązana z osobą. Dlaczego? Dlatego, że intelekt to jest pewnego rodzaju narzędzie, które pomaga nam badać ten świat widzialny, zmysłowy, którego możemy zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, poczuć, powąchać. Natomiast jeżeli chodzi o świat niewidzialny, to do świata niewidzialnego intelekt się już nie nadaje, natomiast jest potrzebna wiara. Jezus przyszedł na ziemię, aby powiedzieć nam o tym świecie niewidzialnym i my albo w to uwierzymy, albo temu zaprzeczymy. I tak naprawdę, ponieważ wiara dotyka świata pozazmysłowego, to nie ma nic wspólnego z intelektem, ma natomiast wiele wspólnego z osobą, która nam o tym opowiada. I na przykład gdyby Jurek nam z Gosią opowiedzieli o jakiejś wspaniałej, niezwykłej latarni morskiej, tam nad morzem, gdzieś na skale zbudowanej, stąd rozciąga się wspaniały widok na całe morze, gdzieś jakiś las jest tam obok i by nam powiedzieli, jak ta latarnia jest wysoka, jak się tam do niej idzie, jak, co jest w środku, no to my byśmy mogli tylko z wiarą zachwycić się i powiedzieć, to niesamowite, chciałbym być kiedyś, wejść na tą latarnię, tam wspiąć się na nią i zobaczyć ten widok, o którym oni opowiadają. Więc to jest wiara. Wiara ma związek z osobą, nie z intelektem. Wtedy nie ma nic do rozważenia intelektualnego. Gdy Jezus przyszedł na ziemię, powiedział nam o tym, kim jesteśmy, jaki jest Bóg, jakie są Jego drogi, Jego wola na nasze życie i my, naszym zadaniem jest po prostu w to uwierzyć. Uwierzyć tej osobie, która jest bardzo wiarygodna, którym jest Jezus Chrystus, Duch Święty i nasz Ojciec. Więc z wiarą dzisiaj podchodzimy do Słowa Bożego i ten fragment, który dzisiaj chciałbym przeczytać, jesteśmy znowu tutaj w liście do Efezjan. To jest trzecie moje kazanie, nie w jakimś takim cyklu czy jakimś porządku wielkim, ale znowu list do Efezjan. Wersety, rozdział 4, wersety 17 do 24. Jest powiedziane w tych wersetach apostoł Paweł z natchnienia Ducha Bożego mówi tak. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I apostoł Paweł we wcześniejszych wersetach, rozdziałach mówił nam o tym, że mamy niesamowitą, niezwykłą pozycję w Bogu. Że w ogóle chrześcijaństwo polega na tym, że to nie my szukaliśmy Boga, ale że On zatroszczył się o nas. On przygotował plan zbawienia, On w ogóle spowołał nas do istnienia, On skierował do nas Ewangelię, On nas pojednał ze sobą i dał nam wysoką pozycję dzieci Bożych. Dał nam pojednanie, odpuszczenie grzechów. Później też w czwartym rozdziale, na początku czwartego rozdziału mówiliśmy o jedności, jaką mamy w Ojcu. I ta jedność właśnie polega na tym, że mamy wspólnego Ojca, a niekoniecznie, że we wszystkim szczegółowo zgadzamy się w naszych przekonaniach odnoszących wiarę. I więc
W takim razie, ponieważ mamy tą nową pozycję, mamy pojednanie z Bogiem, mamy jedność w Ojcu, nasze chrześcijaństwo musi zaowocować zmianą życia. Po prostu jest to imperatyw, jest to konieczne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byśmy nie mieli zmienionego życia, a zaczęlibyśmy głosić zmienione przesłanie, to byśmy wystawili to przesłanie na pośmiewisko, na drwinę. I apostoł Paweł tutaj, mówiąc o tych wszystkich niezwykłych rzeczach, które Bóg dokonał w naszym życiu, mówi właśnie z tego powodu, co Bóg uczynił, mówię i zaklinam na Pana. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Mówię i zaklinam na Pana. A więc dla apostoła Pawła ma to olbrzymie znaczenie. On nie jest w stanie zrezygnować z tego, aby widzieć zmienione życie w człowieku, który przyszedł do Chrystusa. I to słowo zaklinam oznacza, że to jest takie uroczyste wezwanie w obliczu Boga. Jest to wzywać kogoś, powołując Boga na świadka w czasie tego apelu, tego wyzwania, które apostoł Paweł składa. Więc on mówi tak, wzywam was, zaklinam was na Pana. To, co mówię, jest bardzo ważne, bardzo istotne. Wasze życie musi ulegać zmianie stopniowo. Zresztą już to powiedział kilkanaście wersetów wcześniej w Efezjan 4:1, na początku tego rozdziału powiedział, napominam was wtedy, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. I 17 wersetów później mówi, zaklinam was na Pana, abyście mieli, prowadzili zmienione życie. I ta wysoka pozycja, jaką mamy, ona wywołuje wysoką odpowiedzialność. Jeżeli masz pozycję dziecka Bożego, no to musisz działać, myśleć, odczuwać, zachowywać się, podejmować decyzje, tak jak przystoi na dziecko Boże. Więc wysoka odpowiedzialność to wysokie wymagania. I teraz o co chodzi tutaj apostołowi Pawłowi, gdy mówi, że zaklinam was na Pana. I właśnie mówi o to, abyśmy nie postępowali, jak poganie postępują. I gdyby Efezjanie, do których dotarła Ewangelia i którzy usłyszeli o miłości Bożej, o przebaczeniu, dalej pozostali tymi samymi Efezjanami, którzy oddają cześć, jak pamiętamy w dziejach apostolskich, wielkiej Artemidzie Efeskiej, tak? I by mówili, tak, wierzymy w Jezusa, ale Artemida Efeska jest patronką naszego miasta, więc na pewno nie możemy z niej zrezygnować. Nasz Bóg, owszem, wierzymy w Chrystusa, ale również Mars i Zeus i jakiś tam, nie wiem, Ares i Apollos i różni bogowie, cały ten Panteon, no przecież to jest historia nasza. To stamtąd cała mitologia grecka, to jak to my możemy, jak mielibyśmy teraz zrezygnować? Nie musimy, owszem, może zaakceptujemy Jezusa, ale wszystko to, co było wcześniej, trzymamy dalej. To byłoby to co najmniej dziwaczne, byłoby wyśmiane i wydrwione. I dlatego apostoł Paweł mówi, już koniec z pogańskim życiem. Jeżeli jest nowy początek, to niech on będzie widoczny. Więc mówi tak, że abyśmy nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, i abyśmy zwlekali z siebie starego człowieka, tak jak czytaliśmy, i abyśmy odnowili się w duchu umysłu waszego. I ciekawe jest tutaj, że wszystkie te czasowniki, o których tutaj ta forma, której używa, to znaczy, oznacza, że to my jesteśmy za to odpowiedzialni. To my mamy tego dokonać, mamy tego zrobić, co oczywiście nigdy, nawet jeżeli to jest nasza odpowiedzialność, to nigdy nie wyklucza współpracy z Bogiem. A więc mamy tego dokonywać, mamy się przemieniać, ale musi to być przy łączności z Duchem Świętym. Bo to, co daje nam siłę w ogóle do chrześcijańskiego życia, to jest Duch Boży, który ożywia Słowo Boże, który w nas mieszka, który nas zasila i który sprawia, że nasze życie wygląda inaczej. Więc niezależnie od tego, po czyjej stronie jest odpowiedzialność, czy po naszej, czy po stronie Boga, zawsze musimy współpracować z Bogiem. I nawet jeżeli Bóg nam mówi, zrób to, wykonaj tamto, zwlecz siebie starego człowieka, to mówimy, tak Panie, będę to robić, ale oczywiście w połączeniu z Tobą, w jedności z Tobą, bo inaczej mi się tego nie uda. Jeżeli robię coś w chrześcijaństwie
w mocy własnej osobowości, przez swoją silną wolę, czy przez postanowienie, które mogę złożyć, to na 100% mam pewne, że doświadczę tak zwanego efektu jojo. Czyli po prostu raz na górze, raz na dole, raz na górze, raz na dole. Albo nazwę to nie jojo, tylko efekt wypalenia na przykład, prawda? Więc jeżeli doświadczam efektu wypalenia, to oznacza, że czerpałem z moich ludzkich zasobów, z moich ludzkich możliwości, które ostatecznie, jak jakaś taka stara bateria doszła do końca, no i wypaliła się, tak? No więc nadaje się do kosza. No bo ludzkie możliwości są, ludzka moc, ludzka siła są ograniczone, ale jeżeli jestem w nieustannej łączności z Duchem Świętym, z Bogiem, no to Bóg nigdy się nie wypali ze swojej energii, ponieważ on jest on ma nieskończoną ilość mocy. Dla niego ta moc, którą użył do stworzenia wszechświata, do powołania tych niesamowitych gwiazd, galaktyk, tych przestrzeni, czasu, to dla niego to jest w ogóle kropla w morzu jego energii. To ona w ogóle nawet nie została nadwyrażona w jakikolwiek sposób. Gdybyś miał tam miernik Bożej energii, to po stworzeniu całego świata kreska na tym mierniku nie spadłaby ani nawet odrobinę poniżej. Bóg jest nieskończony. Więc mamy dążyć do tego celu, który apostoł Paweł tutaj przedstawia nam, cel zmienione życie. I trzykrotnie wyjaśnia, dlaczego postępowanie pogan jest bezbożne i niemoralne. I według apostoła Pawła ten problem leży w umyśle człowieka. I też w jego sercu, chociaż w zależności od definicji, jedni mówią, że serce jest częścią umysłu, inni, że umysł jest częścią serca, no wszystko jedno. W każdym razie apostoł Paweł mówi tutaj o trzech takich cechach umysłu i mówi tak, po pierwsze, że ten umysł, pogański umysł, to jest umysł, który jest próżny w wersecie 17, w 18 jest przyćmiony i w wersecie 19 jest przytępiony. Więc to są takie trzy cechy pogańskiego umysłu. Próżny, przyćmiony i przytępiony. I ten próżny to, myślę, że oznacza pozbawiony prawdy i niewłaściwy. To jest takie greckie słowo matajotes i ono właśnie to oznacza, to próżność, że bez prawdy, że właściwie tkwiący w kłamstwie. Przyćmiony w wersecie 18 to oznacza, że taki bez klarownego, wyraźnego myślenia, że wszystko jest takie szaro-burę, że nie ma konkretnych, jasnych definicji, że no owszem, tak, Jezus, ale oprócz Jezusa również tam inne dodatkowe rzeczy, prawda? Że tak, powinniśmy się modlić, ale oprócz modlitwy może dobrze by było praktykować sobie jakąś tam medytację transcendentalną albo słuchać jakiejś muzyki relaksacyjnej, bo to pomaga. I to wszystko zaczyna być takie jakieś przyćmione, takie właśnie przygaszone, że nie widzisz wyraźnie, że różne masz jakieś koncepcje. I później ten przytępiony umysł w 19 wersecie, to już jest umysł, który w ogóle nie rozróżnia prawdy, nie rozróżnia czystości i grzechu, bo Paweł mówi tutaj, że ten przytępiony umysł sprawia, że oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością i dopuszczanie się tej rozpusty w ogóle dla nich nie ma żadnego problemu. Dlaczego? Bo ten umysł jest tak mocno przytępiony. Żeśmy parę dni temu spotkali pewną dziewczynę na ewangelizacji, która właśnie tak uważała się za bardzo pobożną, ale przy tym mówiła, no ja tam oczywiście wierzę w Boga, tak, modlę się i szukam Boga, no teraz obecnie żyję z chłopakiem bez ślubu, no żyjemy bez ślubu, no bo po prostu tak żeśmy postanowili, bo nie chcemy ślubu, prawda? No i myślę, wow, no i tak ona w ogóle tak mówi do nas, my jej głosimy Ewangelię, Chrystusa, Bożą miłość, wybaczenie grzechów, ona nam mówi tak po prostu bez żadnego tego, że no my żyjemy bez ślubu, tam współżyjemy i wszystko, no bo przecież tak żeśmy sobie postanowili. Umysł przytępiony, który nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że gdzieś błądzę. I dalej w wersecie 20-21 apostoł Paweł mówi tak, że ale z nami, z chrześcijanami, z dziećmi bożymi, sytuacja wierzących powinna być zupełnie inna. Jeżeli tylko ktoś spotkał naprawdę Chrystusa i został przez Niego pouczony, to jego życie, jego pragnienia, jego myśli ulegną przemianie. Będzie po prostu innym człowiekiem. I ta przemiana będzie polegać na tym,
że będziemy zwlekać z siebie, w wersecie 22, będziemy zwlekać z siebie starego człowieka wraz z jego postępowaniem. I, no i znowu pytanie, dobrze, no zwlekać starego człowieka, wszystkie przyzwyczajenia, z którymi żyłem przez wiele, wiele lat, jakieś, nie wiem, związania, nałogi, uzależnienia i tak dalej, skąd wziąć siłę do tego, aby mieć to, aby tego człowieka starego zewlec, pozbyć się go. No i odpowiedź jest oczywiście u apostoła Pawła w innym liście do Galacjan 5:16 mówi, że według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Więc mówi, że tak, ty nie masz mocy do tego, aby zwlec starego człowieka, ale Duch Święty ma. On może tego dokonać, czego ty nie jesteś w stanie dokonać. Więc jeżeli będziesz postępować według ducha, to moc ducha będzie silniejsza od tej żądzy cielesnej i będziesz zwycięzcą w tej bitwie. I z czego, na czym polegają te pożądliwości? Jest mowa o pożądaniu żądzy cielesnej. I apostoł Jan napisał, że pożądliwości są trojakiego rodzaju. Jest pożądliwość oczu, jest pożądliwość ciała i jest również pycha życia. Te trzy jakby nadrzędne cechy kierujące życiem każdego człowieka. I o pożądliwości ciała apostoł Paweł pisał w Galacjan 5:19-21, zaraz parę wersetów po tym, gdy mówił, że moc Boża, moc ducha jest większa niż moc cielesna. I w 5:19-21 powiedział o pożądliwości ciała i powiedział, że jawne są uczynki ciała, mianowicie przetyczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, baśnie, odczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Strasznie dużo tego jest. A o tym zapowiadam wam, że jak już wcześniej zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I bardzo ciekawy jest ten, tak jak się przyjrzeć tym uczynkom, tym pożądliwościom cielesnym, bardzo ciekawe są niektóre z tych grzechów, bo w zasadzie to tak nieco byśmy powiedzieli, że one odstają od reszty, gdyby tak je zacząć kategoryzować w jakieś grupy. I niektóre się nie wydają aż tak poważne, bo na przykład tutaj wśród tych takich rzeczy jak pijaństwo, zabójstwo, zazdrość, czary, bałwochwalstwo, prawda? To Paweł na przykład wymienia knowania. Nie mówię knowania, no nawet tam takie knowania. Co to są knowania? To jakieś tam formy intrygi, że ktoś coś z kimś się dogaduje na temat jakiejś trzeciej osoby i tam podejmują jakieś działania i ta osoba, która jest obiektem tych działań, nie wie, że tamte dwie się układały, żeby coś tam powiedzieć. No to taka intryga jakaś. Nie? Czy to jest aż takie poważne jak zabójstwo? To? Albo jakieś właśnie, czyli rozłamy i podziały, no to myśmy powiedzieli, no to tak, no tutaj faktycznie w polskim chrześcijaństwie to te podziały i właśnie są chyba na samym szczycie różnych problemów, z jakimi zbory się spotykają, to co chwilę tam są jakieś tego typu akcje. No dobra, no okej, okay. Ale obżarstwo obok zabójstwa, czy jakiegoś bałwochwalstwa, czy przetyczeństwa. Nie, no dlaczego obżarstwo jest aż takim poważnym grzechem, że Paweł mówi, jeżeli się obżerasz, to Królestwa Bożego nie odziedziczysz, prawda? Nie, no to chyba trochę tak za mocne takie jest. No. Ale coś chyba z tym przejadaniem się jest, bo też patrzyłem na tą taką grecką definicję tego słowa obżarstwo. To jest może takie coś więcej niż powiedzmy, że przekraczasz dzienną dawkę kalorii, nie 2000, tylko 2500 na przykład i ja się chyba obżeram. Nie, to nie do końca o to chodziło. Tam chodziło bardziej o takie imprezy, takie wielkie uczty całonocne, tak jak tam w Grecji, jak było to święto Bacchusa i były całe te pochody, takie właśnie takie pijackie, przejadanie się, jedzenie, tam jakiś wolny seks i tego typu rzeczy. To bardziej chodziło o coś takiego, prawda, że takie niekontrolowane uczestnictwo w różnych takich imprezach całonocnych, że właśnie które się cechowały tym obżarstwem. Okej, okay, więc Paweł mówi dalej, Jan mówi o pożądliwościach oczu, że to jest również pewnego rodzaju pożądliwość cielesna, pożądliwość oczu, czyli takie patrzenie, przyglądanie się i myślę, że ta cecha ludzkiego ciała jest zasadniczo współcześnie wykorzystywana przez świat rozrywki,
który doskonale wie o tej przypadłości ludzkiej, patrzenie się i patrzeć się na te kolorowe, ruchome obrazy można nawet kilkanaście godzin dziennie, kompletnie bezproduktywne zajęcie, które nic zupełnie nie daje, oprócz tego, że rozmiękcza mózg i myślenie i wszystko zaczyna się takie jakieś robić takie, że w ogóle na niczym ci nie zależy, jesteś zmęczony po tym, bardzo jesteś zmęczony po tych wielu godzinach rozrywki, to już byś był gotów odpoczywać, ale jest to wykorzystywane dzisiaj bardzo mocno. No i pycha życia, czyli takie poczucie wyższości nad innymi z powodu, nie wiem, własnego wyglądu, czy czegoś, co posiadam, samochód, który mam, czy jakieś, nie wiem, majątności, czy zajmowane stanowisko, wykształcenie wyższe niż przeciętne, no to stąd może się taka pycha życia brać, czyli poczucie takie wyższości, czyli patrzenie z góry na innych. Biblia natomiast mówi o tym, abyśmy jedni drugich uważali za wyższych od siebie i również to, że Bóg pysznym się sprzeciwia. Natomiast swoją łaskę okazuje pokornym ludziom. Więc mówi, abyśmy zwlekali z siebie tego starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I zobaczcie, kiedy zwlekamy starego człowieka, to doświadczamy wielkiego Bożego błogosławieństwa, ponieważ unikamy czego? Unikamy zguby. Że coś się zawali w pewnym momencie naszego życia. Że gdzieś tam jakiś fragment fundamentu padnie i po prostu ta budowla naszego życia się przechyli w jakąś stronę. I coś się rozsypie. Więc jeżeli zwlekam starego człowieka, jestem uczniem Jezusa Chrystusa, naśladowcą Boga, to dom mojego życia stoi pewnie i mocno. Nic tam się nie chwieje, nic tam nie jest zagrożone zgubą, która by była, gdybym zostawił sobie jakiś fragment starego człowieka i tam nie pracował z Duchem Świętym nad tą dziedziną, to potem może nastąpić moja zguba w wyniku tego. Więc mówi, że abyśmy odnowili się w duchu umysłu waszego. Odnówcie się w duchu umysłu waszego, werset 23. Czyli, że właśnie Duch Święty, on mieszkając w nas, używa Słowa Bożego, które czytamy, które poznajemy, zasila to Słowo Boże tak, że ono ma wpływ oddziaływania na nas. Duch Święty wskazuje nam pewnego rodzaju grzechy, w których upadamy i mówi, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, tego nie rób, na to nie poświęcaj czas. Ja współpracując z Duchem Świętym mówię, okej, Boże, rozumiem, że to jest ważne, to jest istotne i będę odnawiać swój umysł, czyli swoje przekonania na temat tego, jak na przykład spędzałem wolny czas albo co dopuszczałem, co było tak z pogranicza świętości i, nie wiem, cielesności. Mówię, nie, dobrze, jeżeli Ty mi to pokazujesz, to ja się wycofuję z tego, nie chcę tego więcej robić. I stopniowo mój umysł jest odnawiany, także pojawia się owoc pracy Ducha Świętego, czyli miłość, radość, pokój, cierpliwość. Jestem uprzejmy dla innych, dobry dla innych, współczujący, jestem wierny Bogu, jestem wstrzemięźliwy, kontrolujący samego siebie, łagodny w nastawieniu do innych, niewybuchowy, niegniewny, bo Duch Święty wypracował poprzez Słowo Boże i moje otwarte serce wypracował pewną zmianę. I dalej mówi, obleczcie się w wersecie 24, zbliżając się do końca, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. I zainteresowało mnie tutaj to stwierdzenie, że oblekamy się w nowego człowieka. I kim jest ten nowy człowiek? No bo stary, no to wiemy, no bo wszyscy kiedyś żyliśmy bez Boga, doświadczyliśmy go. Ale ten nowy człowiek, na czym polega to, że ten człowiek jest nowy? Dlaczego on jest nowy? Dlaczego jest inny? I znowu tutaj Greka przychodzi nam z pomocą, wyjaśnia nam, o co tutaj chodzi, że nowy człowiek, jest dalej Paweł mówi, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości, świętości, prawdy. Stworzony według Boga. Ale tak, jak my to rozumiemy, stworzony według Boga? To znaczy, że stworzony przez Boga? Czy stworzony tak według jakiegoś projektu, który Bóg miał? Stworzony według Boga, to znaczy w takich etapach, procesach, jaki Bóg zaplanował? O co chodzi to stworzony według Boga?
I stworzone według Boga po grecku to jest katateon i to jest przyimek z biernikiem. Normalnie nam to nic nie mówi, co to znaczy ten przyimek z biernikiem, ale ma to bardzo duże znaczenie, dlatego że w Grece, jeżeli przyimek jest połączony z biernikiem, to oznacza, że ten nowy człowiek został stworzony na wzór Boga. I to jest niesamowite. On się stworzony na wzór Boga, czyli Bóg, stwarzając nowego człowieka, postawił lustro, patrząc na siebie i mówi: dobra, teraz tworzę człowieka, a on będzie taki sam, dokładnie taki sam jak ja. I patrząc, przyglądał się sobie i stworzył nowego człowieka, i to według Boga, to znaczy na wzór Boga, że sam Bóg był tym pierwowzorem do stworzenia nowego człowieka. I to oznacza to katateo. Przeznaczony, aby w efekcie końcowym być jak Bóg. No to już prawie że herezję tutaj bym powiedział, tak? Że nowy człowiek stworzony według Boga oznacza, że aby w efekcie końcowym być taki jak Bóg. No ale to mówi Paweł z natchnienia Ducha Bożego. I ktoś już kiedyś tam taką obietnicę złożył, ale nie potrafił, ani nawet nie zamierzał jej dotrzymać, bo już w pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy o tym, że pewna osoba spotkała się z pierwszymi ludźmi i powiedziała: słuchajcie, mam dla was plan, abyście stali się jak Bóg. Macie zjeść z tego drzewa, macie zerwać ten owoc. I w Genezis 3:5 jest powiedziane, że Bóg wie, ta osoba powiedziała tak, że Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Właściwie to był diabeł, który kusił Adama i Ewę. I powiem wam, że do końca to nie było kłamstwo. Ta obietnica składała się z trzech części. Powiedział, że otworzą się wam oczy, będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. No i właściwie w 2/3 dotrzymał obietnicy. Bo owszem, otworzyły się im oczy i poznali, że są nadzy. I bardzo głupio się z tym czuli. Później owszem, poznali dobro i zło i dlatego ukryli się w krzakach przed Bogiem, więc również się spełniło to, że poznali dobro i zło. Ale trzecia obietnica się nie spełniła, bo nie stali się jak Bóg. Kiedy ulegli pokusie, stali się jak diabeł. Stali się podobni do niego, do odstępcy, do kłamcy, do odszczepieńca, do heretyka, którym jest diabeł. Więc dotrzymał obietnicy w tych negatywnych rzeczach, prawda? Że skusił ich i oni upadli i wcale nie stali się jak Bóg. I Adam i Ewa mogliby odpowiedzieć szatanowi na takie kuszenie, że jak to mamy być jak Bóg? Przecież Bóg już nas stworzył. Nie przypominamy ci Boga? Bóg już nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. W 1:27-28, od 26 tam bodajże jest powiedziane, że Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Więc co diabeł chce tutaj nas jeszcze przerabiać bardziej na obraz Boga? Tak mu strasznie zależy na tym, abyśmy byli podobni do Boga. Nie wierzymy mu, prawda? Więc on okłamał ich. Ale zobaczcie, pierwszy raz Bóg zawarł obraz swój, pierwszy raz w nas, właśnie w tym, kiedy stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Stworzył go jako mężczyznę i jako niewiastę. Ale Biblia mówi również o tym, że Bóg ponownie chciał zawrzeć i zawarł swój obraz w nas. Więc podwójny mamy obraz Boga. Raz wynikający ze stworzenia z Genezis 1:27, a drugi wynikający z Efezjan 4:24, że nowy człowiek stworzony na obraz Boga, według Boga. A czy też tak jak Jezus powiedział w Jana 3, w 3 rozdziale, w rozmowie z Nikodemem o nowym narodzeniu, powiedział, że jeśli się nie narodzisz na nowo, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Nikodem pytał, o co chodzi, on mówi: musisz narodzić się z Ducha Bożego. Na tym polega ten drugi niezwykły obraz, jaki Bóg zawarł w nas, obraz samego siebie. I moglibyśmy zapytać, dobrze, jaka jest różnica między tymi dwoma obrazami Boga? Więc pierwsza różnica polega na tym, że obraz, który był pierwszy, to jest obraz związany ze stworzeniem. Bóg nas stworzył. Ale jeżeli chodzi o ten drugi obraz, to już nie jesteśmy stworzeni, ale jesteśmy zrodzeni. I to jest kolosalna różnica. Stworzyć, a zrodzić.
I gdy powiedział w Genezis, w pierwszym rozdziale, gdy powiedział uczyńmy człowieka, to słowo uczyńmy, to jest od takiego hebrajskiego słówka ose, to znaczy robić, zajmować się, czynić coś. I również w wersecie następnym powiedział, gdy powiedział stwórzmy człowieka, to powiedział słowo bara, to oznacza stworzyć w taki fizyczny sposób, tak jak stworzył wszechświat. To powiedział, uczyńmy człowieka, innymi słowy, wykonajmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Niech ten człowiek będzie podobny, ale to jest taka, to jest takie podobieństwo, tak jak rzeźbiarz ciosa, wykuwa, czy kształtuje, czy lepi rzeźbę, która kogoś tam przypomina. I to Bóg wykonał człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo, ale to było właśnie takie stworzenie. Natomiast kiedy Bóg mówi o tym, że mamy być, kiedy Jezus powiedział, że musisz narodzić się z Ducha Bożego, to użył słowa genao, oznacza urodzony z ojca i matki, a więc posiadający to, wszystkie te cechy charakterystyczne, całą naturę Bożą Bóg zawarł w nas. Tak jak rodzice zawierają swoją naturę w dziecku, tak Bóg, rodząc nas na nowo, tworząc ten nowy obraz, dał nam swoje geny. Tak jak żeśmy kiedyś mówiłem o tym odnośnie pierwszego listu Jana 3:9. I gdy Bóg mówi, że w Genezis, że stwórzmy człowieka na nasz obraz, to ten słowo obraz to jest właśnie obraz w sensie cień, iluzja, jakiś fantom, miraż. To jest taki obraz, prawda? Natomiast kiedy mówi o nas już stworzonych, zrodzonych z ducha, to mówi: w wyniku tego stałeś się dzieckiem Bożym, a nie tylko jakimś obrazem Boga, przypominającym Boga w taki ogólny sposób, że masz intelekt, masz wolę, świadomość siebie, masz duszę składającą się tam z kilku części, prawda? Ale okej, to jest obraz Boga, natomiast kiedy jesteś dzieckiem Boga, to już jesteś po prostu, masz znacznie wyższą pozycję, bo jesteś zrodzony z samego Boga, jesteś po prostu narodzony z Boga, jesteś córką, synem Bożym. Więc ten pierwszy obraz jest dla wszystkich. Jeżeli ktokolwiek się jest człowiekiem, jest stworzony na obraz Boga. Ale ten drugi obraz, zrodzony z Ducha Świętego, jest tylko dla chrześcijan. Nie nominalnych, ale tych odrodzonych chrześcijan. Jeżeli jesteś odrodzonym z Ducha Bożego, to masz ten drugi obraz Boga w sobie. I ten obraz jest wieczny. Ten, który, kiedy jesteś zrodzony z Ducha Świętego, jesteś już na wieki z Bogiem. Więc patrzcie, poprzez moc Ducha Bożego doświadczamy tego błogosławieństwa, że przeoblekamy nowego człowieka, że uświadamiamy sobie tą pozycję, jaką mamy w Chrystusie, że jesteśmy dziećmi Boga, że mamy nowe życie, mamy nowe pragnienia, nowe dążenia, nowe możliwości, przebaczone grzechy, łączność z Bogiem, możemy trwać w modlitwie, oddawać Mu chwałę, dzielić się Ewangelią w skuteczny sposób. I ta przemiana już się rozpoczęła. Ona już trwa od chwili twojego zrodzenia z Bogiem. Więc jeżeli masz problem z tym, że często upadasz jako chrześcijanin i jakiś grzech cię tam dręczy i stamtąd czerpiesz poczucie akceptacji przez Boga i myślisz, no dzisiaj Bóg mnie tak do końca nie kocha, dlatego że upadałem ostatnio. I tak nie za bardzo chcę się zbliżyć do Boga, dlatego że widzę trochę cielesności w swoim życiu. Jeżeli masz problem z tym, to mam dla ciebie dobrą nowinę. Otóż jesteś martwy. Czy to jest dobra nowina? No, w zależności, jakie masz problemy. Jeżeli by cię na przykład ścigał ZUS z jakąś tam niezapłaconą składką od wielu lat i ZUS by się otrzymał wiadomość, że Jan Kowalski, według którego zostało postępowanie windykacyjne tam jakoś rozpoczęte, jest martwy, no to myślę, wow, Jan Kowalski się bardzo cieszył, jest super, dowiedzieli się, że jestem martwy, to nie jestem, ale oni myślą, że jestem, no to więc jestem wolny, albo gdyby cię jakaś tam urząd skarbowy, albo jakaś, nie wiem, ktoś by cię tam, jakieś niegodziwi ludzie, tak jak apostoł Paweł głosił Ewangelię i było tam kilkudziesięciu mężczyzn, którzy podjęli post, dopóki nie zabiją Pawła, i gdyby oni się dowiedzieli, apostoł Paweł nie żyje, no to by odpuścili mu, tak mówiąc kolokwialnie, tak? Bo jest martwy. I powiem ci, że Bóg mówi, że jesteś martwy. W
tych rzeczach, w których upadałeś, jako stary człowiek, jako grzesznik, ten, który był daleko od Boga, w oczach Boga jesteś martwy. I gdzie o tym czytamy? Kolosan 3:3 mówi apostoł Paweł, pisze, umarliście bowiem, a więc już się to dokonało. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Później 2 Koryntian 5:14 mówi, że doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Albo w Galacjan 2:20, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, a więc ja jestem martwy, tak? Jako stary człowiek jestem uwolniony od zakonu, bo zakon, który cały czas punktował, tu zgrzeszyłeś, tu upadłeś, to przykazanie złamałeś i nieustannie cię potępiał. Dla zakonu jesteś już umarły. Umarłeś wraz z Chrystusem, kiedy Chrystus umierał na krzyżu. To jest ta druga z tych pięciu prawd pełnej Ewangelii, o której kiedyś mówiłem. Nie wiem, czy pamiętacie to kazanie, tam mówiłem pięć prawd pełnej Ewangelii. To jest ta druga, że nie tylko Jezus umarł za moje grzechy, ale również ja umarłem z Chrystusem, jako stary człowiek. I trzecia prawda była taka, że ja zostałem wzbudzony wraz z Chrystusem, jako już nowy człowiek. Więc stary umarł, żyje nowy. I Bóg patrzy na mnie nie przez starego, który już umarł z Chrystusem na krzyżu, ale patrzy na mnie jako na nowego, który wraz z Chrystusem powstał do nowego życia. Więc Bóg się odnosi do ciebie poprzez pryzmat nowego człowieka, jakim jesteś. I masz przeoblekać w siebie nowego człowieka, być pełnym, masz prawo do pełnej radości, do społeczności z Bogiem, do pokoju, do przeciwstawienia się diabłu, do porzucania, do pokonywania różnych związań, grzechów, uzależnień. Masz prawo do tego, aby czuć się zaakceptowanym poprzez Boga w całej pełni, dlatego że On umarł za ciebie, umiłował cię, wydał ciebie i siebie na śmierć i również ciebie i siebie wzbudził do nowego życia. Więc to już się wszystko dokonało. Teraz mamy wchodzić w tą prawdę, dlatego zacząłem od tego, abyśmy z wiarą podeszli do tego, o czym dzisiaj mówię. Bo tak normalnie to jest, tak myślisz, nie, no to jest tak, trochę takie dziwne, jak w ten sposób. Ale jeżeli Słowo Boże o tym mówi, to my przyjmujemy to z wiarą i zaczynamy stosować to. I nasze życie się wtedy zmienia, bo podchodzimy z wiarą, a nie z wątpliwościami, bo czegoś tam nie rozumiem. To nie są kwestie intelektualne. To są rzeczy duchowe, poza twoją percepcją, więc albo przyjmujesz to, bo Bóg nam to opowiedział w swoim Słowie i jesteś błogosławiony i wchodzisz w nowe życie, albo odrzucasz to i wtedy, no, i wtedy masz dużo wewnętrznych problemów. Więc Bóg odnosi się do ciebie nie jak do starego człowieka, ale jak do nowego. I ostatni werset z 2 Koryntian 5:17. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy nowymi ludźmi dzisiaj. Że Ty uczyniłeś tego, uczyniłeś coś niezwykłego, że zawarłeś te dwa obrazy siebie wewnątrz nas. Stworzeni na obraz Boga i zrodzeni z Boga. Więc dziękujemy Ci za to, że Ty dokonujesz tak cudownych rzeczy, do których my w ogóle nie mamy siły, umiejętności, nawet pojęcia, jakby to wszystko miało się dokonać. Ale Ty sam to zrobiłeś. Więc dzisiaj wychwalamy Cię, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za Twoją śmierć na krzyżu, za to, że zapłaciłeś za nasze grzechy. I dzisiaj modlimy się z wiarą, że jesteśmy oczyszczeni ze wszystkich naszych grzechów. Jeżeli nie masz takiego przekonania, że Jezus zapłacił za Twoje grzechy, nie masz pewności tego, że po śmierci idziesz do nieba, jeżeli nie masz tej pewności, jedynie nadzieję albo przypuszczenie, to zachęcam Cię, abyś otworzył teraz swoje serce Jezusowi Chrystusowi, aby wszedł tam do Twojego serca jako Twój Zbawiciel. Bo On ma moc przebaczyć Ci wszystkie Twoje grzechy, nawet te, które kiedyś popełnisz w przyszłości. I możesz pomodlić się tymi słowami. Drogi Jezu, dziękuję Ci za Twoją śmierć na krzyżu za mnie. Dziękuję Ci za to, że odkupiłeś mnie z moich win. Dziękuję Ci, że pojednałeś mnie z Ojcem, kiedy umierałeś na krzyżu. Proszę Cię, zbaw mnie grzesznika. Przebacz mi i daj mi nowe życie. Chcę odczuwać pokój i radość, którą Ty dajesz. I jedność z Tobą, którą Ty zapewniasz. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że umarłeś za mnie na krzyżu.
Wierzę w Ciebie, wierzę, że umarłeś i zmartwychwstałeś i że jesteś moim Zbawicielem. Drogi Ojcze, też proszę Ciebie o tych braci, o te siostry tutaj pośród nas, którzy zmagają się właśnie z poczuciem jakiejś, nie wiem, potępienia, nieadekwatności, abyś wzmocnił ich wiarę. Wiarę w to, że stary człowiek umarł, że został ukrzyżowany wraz z Chrystusem, że jest martwy, a zmartwychwstali wzbudzeni do życia wraz z Chrystusem, jako nowi ludzie. I Ty, drogi Ojcze, patrzysz na nas jako na dzieci zrodzone z siebie, zrodzone z Ducha Bożego. Więc dzisiaj dziękujemy Ci za to, że jesteśmy Twoimi domownikami, że jesteśmy Twoimi córkami i Twoimi synami poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, poprzez dzieło Ducha Bożego, którego Ty posłałeś dla nas. Dziękujemy Ci, kochamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, błogosław nas, wszystkich naszych braci i siostr. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen.